Dzień dobry. Przepraszam, że z takiej pozycji znowu, ale tak spędzam ostatnie dni, 3 czy 4, tylko w takiej pozycji. I już nie wiem. Jak nie wiedziałem ostatnio, jechałem wczoraj z wielką nadzieją, dzisiaj z wielką nadzieją, nic nie pomaga. Wczoraj jechałem, bo kupiłem tą plejtę. Jak to ktoś mówił? Trigger plate. I rzeczywiście to jest wyrobione. A to wysyła sygnał przez crankshaft position sensor, kiedy ma być iskra, te blaszki tutaj. I jeszcze była krzywa, ona jest krzywa, nie dość, że jest wyrobiona, to jest krzywa i obcierała o stary sensor trochę. Wymieniłem blaszkę. Nie pomogło. I mówię, ostatnio był tu Sławek i był mój teściu i robiliśmy i mówią mi, żebym obrócił wałkiem o 180 stopni. Mówię, ale jaka to jest kurde różnica, przecież TDC to TDC, nie? No ale nie, że do zapłonu i ten, no dobra, mówię, no ja nie jestem mechanikiem, oni coś tam więcej robili w życiu niż ja. To moje pierwsze auto, jak mówiłem milion razy. I kurde, zrobiliśmy tak. Jedyne, co się zmieniło, po tym, to jak palił na pierwszy cylinder, to później zaczął palić na czwarty. Po przekręceniu wałem o 180 stopni. Paliwo, to nie interesuje nas paliwo, nie interesuje nas powietrze, kompresja jest i iskra jest. Po prostu iskra nie jest w tym czasie, kiedy ma być. I dzisiaj wymieniłem sensor. Pojechałem po nowy sensor, bo miałem jakiś tani z eBaya. Jeszcze mi się kable przytarły na nim. Jakoś był niezbyt założony. O. I pojechałem po nowy sensor za $40. Założyłem sensor i też już miałem taką nadzieję, że on będzie palił. I nie, no nie. Ja wiem, że powinienem teraz sprawdzić iskrę z tą lampą błyskową, ale nie mam tej lampy. Bo to jest, chyba tylko tak się da zrobić. Ale tu się nie da regulować iskrą na tym silniku. Tutaj iskra powinna... Ja czytałem, bo to akurat 9.5, 9.6 były inne lata, nie mają tego CAS sensor. 1, 2, 3. Jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to ten moduł od właśnie sterowania iskrą. No bo jakby nie było paliwo i powietrze, to dlaczego po przekręceniu wałku w drugą stronę on po prostu wysyła jedną iskrę w czasie, reszta nie jest w czasie. Jakby było coś z paliwem czy powietrzem, to on by dalej palił na ten jeden cylinder, bo jak było tak, że to wyciągałem tą wtyczkę, teraz wyciągam tą, żeby zgasł. Czyli jest, iskra nie jest w czasie. A rozrząd jest dobrze ustawiony, już patrzyliśmy, tyle razy patrzyliśmy na ten rozrząd i wałki nie są zamienione, bo już i takich kurwa słyszałem specjalistów. A pomysły to mieli przeróżne. Najbardziej mnie rozpierdalają ci, co mi mówią, że zrobił to, co było w tym filmie. O. Także, ale niektórzy mieli do... Ten pan od tej plejty był bardzo dobry pomysł miał. I od sensora no też. No na dobrym tropie jesteśmy, tylko... No co zostało od sterowania iskrą? Tylko ten... Jak to się nazywa? To jest ICM, Ignition Control Module, to. Bo mówię, wszystko jest, sprawdzałem, dymiarkę podpinałem na różne sposoby, żeby szukać wycieków. To nie o to chodzi. Bo jak skoro palił na pierwszy i chodził na jednym cylindrze, a obróciłem wałem i teraz pali na czwarty, czyli jedynie co się zmieniło, to się zmieniło... No na tym, no to no sygnał źle wysyła, no. Znaczy, czy źle odbiera, czy źle przetwarza sygnał. Nie wiem, muszę zobaczyć, nie mam pojęcia. Gdzieś coś z iskrą nie jest
dokładnie w tym czasie. Bo sprawdzaliśmy, bo włączałem zapłon, kręciłem silnikiem, iskra na każdym jest, jak tłok jest u góry. Ale ona musi być jeszcze, to są te stopnie, co, tylko mówię, na tym silniku się nie da tego regulować. Tutaj reguluje sprzęt tym, tą iskrą, czyli plejta wymieniona, sensor wymieniony. Iskra jest, czyli jeszcze to, co steruje tą iskrą, to ten badziew. Nic więcej nie wymyślę. O, i patrzcie, wyciągniemy 1, 2, 3. Na jednym cylindrze pracuje. Tylko wcześniej był na pierwszym, teraz jest na czwartym. Tylko jeden cylinder pracuje. Jeżeli jakby to było powietrze, paliwo czy cokolwiek innego, to obrócenie wałka na dole nie dałoby różnicy, nie? Że jest różnica, to wiem, że chodzi o iskrę w tym całym zestawie. O, i tu sobie, żeby mi ktoś nie mówił, że uziemienia nie było, do tego to przykręciłem, bo to też różne mogą być buźdy. Nawet już próbowałem rozrząd o ząbek jakoś przesuwać i ten, czy ja już nie wiem, naprawdę już nie wiem. Ale rozrząd jest do znaku, teraz wiecie, no już ta plejta jest wymieniona, już na pewno jest tam, gdzie ma być, ona nie lata, bo nalatała, to też takie, no ale właśnie, nawet o pół zęba jak latała, nie? To i tak robiło robotę, patrzcie. Nie, wolę motory, naprawdę. Motory są łatwiejsze. Znaczy, no, zwłaszcza stare motory. Tutaj to jednak jest już kombinacja. Jest ta... A, to jest stare auto. Nowsze to by dopiero były, nie? No, ale mówię, sensory mamy wymienione, wszystko mamy wymienione. Mówię, zostało mi albo się rozrządem jeszcze bawić, ale już się bawiłem wczoraj. Albo ten pierdolnik, to jest wszystko, co jest od iskry. No bo to działa, no bo iskrę daje, po prostu jest, bo iskra jest na każdym. Po prostu nie jest w tym czasie, kiedy powinna być. Nie mogę rozrządu o ząb przesunąć, bo ząb to strasznie dużo. Patrzcie, gdzie jest znak, a gdzie jest ten. Tu sobie zaznaczyłem, jak miałem wcześniej. A w drugą stronę to też jest. Jesteśmy już na śrubie, nacięciem. O. Czyli tu jest na pewno. Napiąć. Tu jest na pewno wszystko dobrze. To jest jedyna poprawna opcja. To jest tak. Tylko wtedy mi się zgadza. Co prawda pasek jeszcze luźno, ale nie da się tego inaczej zrobić, żeby nie pasowało. Tutaj też patrzę jeszcze, kurwa, ja już wszędzie patrzę. No nie da się, no. Na pewno jest iskra. Na pewno ta zmiana tego wałka, jak go obróciłem w koło, i że z pierwszego na czwarty, to na pewno to jest problem jest z iskrą. Tylko w którym momencie z iskrą? Może ja wam znowu to wrzucę. Sorry, przepraszam, ale niektórzy widzę idą dobrym tropem i nawet niektóre te pomysły były dobre, no mówię, zdarzyły się i zjeby tam widziałem już, ale szkoda mówić w ogóle na ten temat. No to nic, to ja wam wrzucę to i dawajcie dalej pomysły, zobaczymy, może razem coś, kurde, odpaliłbym live'a, ale z telefonu to jest... porażka, a komputera tu nie mam.
Już wszystko powiedziałem, co zrobiłem, dajcie znać. Czy to ten pierdolnik, dlaczego może się przegrzał? To chyba jest pasta termoprzewodząca za nim. Kurwa, nie wiem, no. Nie, no, no mówię, ten obrót wałem, jak chodził na pierwszy, chodzi na czwarty. Czyli to nie jest, to nie są zawory, to nie jest paliwo, to nie jest powietrze, to jest iskra. Bo tylko iskra się wtedy zmieniła, tylko i zaczął pracować inny cylinder, nie? Zamiast pierwszego to czwarty. Czyli to jakby blacha nie wysyłała przez sensor sygnału. Nie wiem, ale... Ale iskra jest, no. Nie wiem, czekam na wasze pomysły dalej. Dawać znać, zobaczymy. Ja będę myślał, ale co kilka tysięcy głów to nie jedna, nie? Ciekawy jestem, czy ktoś trafi, czy o chuj tu chodzi. Na razie, trzymajcie się.